Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnej partii, tym razem dwóch mistrzów świata gra. Białymi Anatol Karpow, czarnymi Borys Spasski. Karpow został mistrzem świata w roku 75, mam w zasadzie w 74. Tuż po wygraniu tegoż meczu ze Spaskim, to był tak zwany mecz półfinałowy pretendentów, potem mecz finałowy grał z Wiktorem Korcznojem i wygrał stosunkiem 3 do 2, 3 wygrane, 2 przegrane i tam kilkanaście, tam 17 remis, bo grali chyba 24 partie. A Spaski był mistrzem świata w latach 1969-1972. Swój tytuł przegrał w słynnym meczu z Bobim Robertem Fischerem. Ten mecz grany był w 1974 roku. Pamiętam, że gdy Karpow był w Polsce, w Koszalinie w 1979 roku, miałem przyjemność z nim rozmawiać na temat tego meczu, na temat turnieju międzystrefowego w Piotrogrodzie w 1973 roku. I na temat tego meczu, to trzeba powiedzieć, że to, że mecz był w Piotrogrodzie, to był ukłon w stronę obu zawodników. Dla Spaskiego to rodzinne miasto. Karpow przeprowadził się z maleńkiej miejscowości na Uralu. Także mecz był w Leningradzie, rozmawiałem z Karpowem. To jest fantastyczna partia. Partia jest niesamowita. Pamiętam, jak ta partia była grana i przyszło, wtedy nie było internetu, przyszło 64 z komentarzem Tala, Michała Tala. Partia jest niesamowita. W tej partii Karpow pokazał coś, co jest jego stylem. Wykonuje manewry, które przeciwnik zaczyna rozumieć, kiedy już jest za późno, żeby im przeciwdziałać. Anatol Karpow białe, Borys Paski czarne, C5, skoczek F3, E6. To nie będzie pauza. Spaski grywał system z Heveningen, to nie było tajemnicą. Kluczowy system z Heveningen jest kluczowym dla głównych wariantów obrony sycylijskiej, ponieważ i z Najdorfa, i z Paulsena, i z Rausera, i ze Scheveningena można przejść do systemu Scheveningen, oznaczony literą B8. Choć największy śmietnik, najwięcej jest wariantów B80. Tak się rozpoczyna. Otwarty, kiedyś tak naprawdę to się nie mówi otwarty wariant obrony sycylijskiej, mówi się normalne warianty obrony sycylijskiej, natomiast te pozostałe, które są, to są, może być wariant ataku Grand Prix, może być zamknięty, może być jakiś inny D6. I to ustawienie charakteryzuje system z Heveningen. Tu może być A6, to pochodzi od holenderskiej nazwy, jak mnie ktoś pytał, tłumaczył, proszę mi nie tłumaczyć, że się mówi Scheveningen. Nie mówi się Scheveningen. I nawet to się nie czyta z niemiecka. Więc ja mam prośbę, żeby mi nie gadać głupot. Goniec E2. Goniec E2. Goniec E7. Goniec E2 grywał Izaak Bolesławski, to on sam grywał E5. Jefim Pietrowicz Geller grywał to. Roszada. F4. Skoczek C6. Goniec E3. Tę pozycję można było wielokrotnie spotkać w partiach Anatola Karpowa grywaną w latach 70. Szczególnie we wczesnych latach 70. Spaski zagrał goniec D7. W późniejszej partii zagrał E5. Zagrał E5,
którą partię Spaski wygrał właśnie w tym meczu. Ta partia trafi. To posunięcie E5 jest równocenne. W ogóle idea czarnych polega na tym, żeby nie pozwolić białym o tak pchać pionów, żeby w stosownym momencie zagrać E5, żeby pionka E zamienić za pionka F4, żeby te dwa pionki jakby szły bez pionka F w stosownym momencie. Goniec D7, no dobre posunięcie. Skoczek B3 teraz już nie można wykonać, ale skoczek odchodzi na bandę, tam nie gra. A5. Jedna z idei zagrać skoczek B4 z następnym D5. A4. Okazuje się, że Anatol Karpow zna takie sztuki i czwarty raz skontrolował. Raz, dwa, trzy, cztery, podczas gdy czarne tylko raz, dwa, trzy. Wobec tego czarne nie mogą zagrać D5. Goniec C6. Skoczek D4. A teraz Anatol Karpow znowu uniemożliwia zagranie D5, bo tam zbije i chce zabrać parę końców. G6. To jest posunięcie bardzo odpowiedzialne. Osłabia czarne pola. Jak zobaczymy, partia skończy się porażką czarnych na czarnopolowej części szachownicy, to tak łatwo powiedzieć. I Karpow zaczyna grać. Genialnie, do tej pory grał z przygotowania debiutowego, a teraz gra wieża F2. Wieża F2, żeby postawić ją na D2. I uniemożliwić zagranie D5, ponieważ czarne nie mogą zagrać A6, B5, jak zwykle grywają, nie zagrają D5, nie będą mieli kąt gry na skrzydle hetmańskim i wzdłuż linijce E5. Skoczek bije C6, zabiera parę gońców. I proszę bardzo, kombinujemy jak Anatol, syn Eugeniusza Karpow. Karpow nie gra wieżą na D2, bo po odejściu hetmana czarna wieża przeszłaby na D8, nastąpiłyby wymiany. Odchodzi hetmanem na F1. To trzeba pokazać, że czarne figury, czarne wieże nie mają wpadu wzdłuż linii D, więc na razie opanowanie linii D nie ma znaczenia. Natomiast tu patrzymy na konisia i na słaby punkt F7. My widzimy, że układ figur powoduje, że białe mają przewagę na białych polach. Stąd hetman przechodzi na biało-polową część szachownicy. Hetman C8 z ideą niedwumyślną zagrania tu. H3. Profilaktyczne posunięcie. Ta partia jest mistrzostwem profilaktycznym Anatola Karpowa. Skoczek D7. Goniec G4. H5. Pozbywa się gońca, który nie miał wielkich perspektyw i zagrywa hetmanem na C4. Hetman zajmuje bardzo dobre pole, a teraz wieża będzie chciała przejść na D. Goniec H4. Bardzo ważne posunięcie. Goniec chce wejść na G3 i kontrolować tu pole. Wieża D2. Wyganiamy hetmana, zajmujemy linię D. Hetman E7. Wieża F1, słabszy było goniec C5.
Tu przygważdżamy czarne do punktu F7, a ponieważ grozi goniec H6 z wygonieniem wieży, więc nie bardzo tam można operować, wieża FD8. I choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie jak się natrężał, nie zgadnie ruchu Anatola Jewgeniewicza Karpowa. Taki to ciężar. Anatol Karpow uznał, że jego skoczek nie ma perspektyw. Przerzut na C3, przerzuca go na F3. Hop. Hetman B7. Teraz, zanim go przerzuci na F3 i wygoni gońca, odbiera gońcowi pole G4. Odbiera posunięcie, które w tamtym czasie, w 1974 roku, w tygodniku 64, Michał, syn Mojżesza Tal, opatrzył dwoma wykrzyknikami. Jak piał w zachwyty. No naprawdę, posunięcie jest tak niesamowite. Król G7, C3. Wyganiamy końca. Czarny jak zbije na D2, to tylko poprawi wieżę. Skoczek A6. A teraz się okazuje, że jak czarny nie chce bić wieży, to Anatol Karpow odchodzi wieżą i zwalnia pole dla skoczka. To jest ten manewr. Skoczek C3, B1, D2, F3, ewentualnie G5, którego nie wiadomo po co, nie wiadomo jak, po czym nagle się okazuje, że to jest genialne. Teraz po wieży AD7 białe miałyby małą przewagę, ale któż by nie zagrał wieża F8, żeby uwolnić hetmana od obrony, obronić z nadmiarem kluczowy punkt. Anatol Karpow konsekwentnie. Idzie, koni się. Goniec wychodzi, bo i tak by musiał wyjść. Idzie, koni się. Teraz jeszcze utrudniało wygraną F3. Goniec F6. Nastąpiło F6. Kombinujemy jak Anatol, syn Eugeniusza Karpow. Wieża D2. Nagle okazuje się, że białe zajmują linię i czarne mają problemy z powodu. Hetman E6. Hetman wpada, żeby tu wieża wpadła na linię siódmą, no bo otwarta linia jest po to, żeby wpaść na linię siódmą. Tu zwracam uwagę, że gdyby Karpow wcześniej wymienił wieżę, to teraz nie miałby wieży, którą zajął linię. Wieża AD8. Wieża bije D8. Proszę sprawdzić samemu. Samemu proszę sprawdzić, czemu ta wieża nie może bić na D8. No taka zagadeczka. Polecam zwrócić uwagę na takie posunięcie. Jak widzimy, jeżeli w tym ustawieniu obecność króla na H2 powoduje, że tu nie ma jakichś żadnych szachów. Czyli po wieży D8, goniec wziął na D8. Następne posunięcie Karpowa jest prostciutkie. Skoczek kontroluje pole D7. Goniec wygania wieżę. I gdzie ta wieża może iść? Może iść na G8, może iść na H8. Ale na E8 nie może.
Na F7 nie może, bo broni gońca, idzie na H8. I proszę bardzo, kombinujemy jak Anatol Karpow. No teraz to wszyscy wiedzą, że po wieża D8 z paski się poddał. Mógłby nastąpił o tu. Na czarnych polach, na wieżę, na punkty, na maty. Hetman wchodzi na F6, skoczek wchodzi na G5, tam wszystko z matami. Goniec matuje, też w stosownym momencie, nawet jak hetman stanie, to potem goniec będzie groził odskoczyć i ten hetman zabije hetmana. No. Fantastyczna partia. Tu sobie przypomniałem, że z tym posunięciem król H2 nie pamiętam, czy rzeczywiście Michał Tal dwa wykrzykniki. Generalnie nie stawia się trzech wykrzykników. Stawia się jeden lub dwa lub z wykrzyknik ze znakiem zapytania z przodu lub z tyłu. Bo mój kolega klubowy właśnie w tym, w naszym klubie Marymoncie, gdzie mistrz piechota nas uczył, to tenże Wojtek Gryciuk zadał mi pytanie z takim charakterystycznym uśmiechem, iloma wykrzyknikami Michał Tal opatrzył to posunięcie król H2, 25. Zobaczmy całą partię od początku, bo warto. Ja to zachęcam do kilkukrotnego. Normalny debiut. I tej pozycji można było się spodziewać. I Karpow odchodzi skoczkiem na B3. Też należało się tego spodziewać, bo on w swoich partiach często cofał skoczka właśnie po to, żeby nie było tej kombinacji wymiennej. A4, A5, posunięcie A5, takie ryzykowne, goniec F3, nie pozwala zagrać D5, profilaktyczne posunięcie. Skoczek D4, chce zabrać gońca i też nie daje zagrać D5. Osłabienie czarnych pól, o. A mówiłem, że tu każde pchnięcie pionka osłabia pozycję króla. Wieża F2, E5. I unikamy hetmana. Anatol Karpow widzi, że czarny król jest słaby, że czarne wieże nie wnikną wzdłuż linii D nigdzie, bo te czerwone strzałki pokazują, że wszystkie pola są kryte. Jest nacisk wzdłuż linii F na punkt F6, F7. Hetman odszedł. H3, żeby koniec nie wskoczył. Goniec tego, który nie ma perspektyw, bo na C4 tylko jedna białopolowa figura się zmieści. Hetman C4, proszę, atakujemy punkt F7. Grozi zdwojenie wież, więc goniec wygania wieżę. Wieża wygania hetmana. Druga wieża wraca na F7. Genialny ruch. Skoczek B1. Z tempem chce zbić. I trudno sobie uświadomić, że ten skoczek szedł na G5. No naprawdę. To nie jest łatwe, no ktoś się popuka w głowę, po co on tam tego konia posłał. No, ale każdy widzi, że chce, żebyśmy zbili wieżę, to on odbije, no to nie bijemy. Król H2. Profilaktyczny. Odbiera gońcowi pole G4. A goniec tam się nie mieści. Tylko po to, żeby goniec się nie mieścił. Król G7, C3. Wieża odchodzi, już nie chce. Zwalnia pole skoczkowi, ale nie chce wymieniać. Zwracam Państwu uwagę, że Karpow potrzebuje wieży. On potrzebuje tę wieżę. Będzie jej potrzebował, a za chwilę on to widzi. Koniś idzie. Koniś idzie. No, koniś po prostu idzie tam, gdzie chce. Na G5 idzie. On idzie na G5. Pójdzie na G5. Zaatakuje punkt F7 kolejny raz. I się gra jeszcze wieża i gra czarnych się skończy. Wobec tego osłabienie pozycji,
Wieża wraca na czwartą linię. Hetman wpada na E6 na białych polach osłabionych. Wymiana. Tam widać było, że nie można było bić wieżą. To było pokazane. Wieża wpada. I nie wpada na siódemkę, bo skoczek skontrolował goniec. Wchodzi na pole E7. Pokaże, on tu chce wejść. Tu chce wejść. Więc stępem atakuje wieżę i po odejściu wieży. Kończące wieża do 8. Partia naprawdę fantastyczna. I to taka trochę w stylu Tala, no ale skończyło się atakiem na króla. Trochę w stylu Karpowa, albo była taka pozycyjna gra. I na Michale Talu zrobiła nieprawdopodobne wrażenie. Nieprawdopodobne. Pamiętam, jak tę partię wtedy oglądaliśmy w klubie. Na jednym oddechu musiał być piątek. Przynieśliśmy, ktoś miał zawsze z Empiku przyniesione 64, to taka była duża kartka A2, złożona na 16 kartek A4. Leszek Biliński, którego pozdrawiam, a Wojtka Gryciuka też, który to rozcinał, pamiętam, grzebieniem, albo można było nożem, noży nie było. Albo się otwierało tam, gdzie było otwarte, bo dostęp do części stron był. Do środkowych, pierwszej i ostatniej, to był dostęp bezpośredni. Nie trzeba było nic rozcinać. Dziękuję Państwu za uwagę.